Ja jestem Rafał, TFN24. Rafał, jestem Graciak. A to chłopak z tymi długimi włosami, kto to jest? No to jest przed... Chłopak z drugiego typu. Nie, no nie miejski, ale... No miejski. Ale pod tu skrzydełkami, ten w koszulce taki, tak? No tak, no tak, no to normalne. Witam, witam. Mogę coś zrobić. No i pójść. No jesteśmy tylko my, tak? Ale będą tu jakieś pytania radnych, będzie jakaś dyskusja. Ja się gdzieś tam... Najlepiej byłoby to zrobić w momencie, kiedy będą mówić o budżecie, kiedy będą chcieli zacząć na temat budżetu. Tam jest trzeci punkt sprawozdania sesji Burmistrza Miasta. O, no to właśnie. Chcesz coś tutaj ciekawego wyczytać? Co robimy? No dobra, panowie, jakbyście coś wiedzieli, czy coś tam. No będziemy bardziej ruszeni, bo w zasadzie wszystko jest tutaj wiadome, tylko właśnie ta sprawa z tym przekupywaniem policjantów i strażaków do niego. Dobra, i on to próbował tam na miejscu zrobić? Nie wiem tego, ale się... Ale Płock się tym nie zajmuje, tak? Okręgówka w Płocku. Zajmuje się rejonowy w Gostyninie, ale no. Rzecznik jest właśnie tam w Płocku. Rzecznik w Płocku? Nie, bo coś mówiliście o Radomiu. Tam był CBA. Jest facet, który jest poinformowany, to jest jakiś biznesman tutaj z Gostynina. I złożył doniesienie do Radomia, do CBA i jeszcze gdzieś tam w trzecim miejscu. No to, pani dzwoniłem do Radomia i facet, ten rzecznik, no, wiedział o co chodzi, chociaż mi nie chciał powiedzieć. Aha. Powiedział, że zajmuje się tym prokuratura i żeby dzwonił. Prokuratura rejonowa tutaj, to. Czyli rzecznik będzie w Płocku. No to ona musi nam powiedzieć, jak to wygląda w takim razie. Tylko trzeba zadać właśnie konkretne pytanie, też właśnie mogę się No dobra.